Rozmowy o pieniądzach są trudne, a dla kobiet jeszcze trudniejsze, bo kobiety chcą być delikatne, wyrozumiałe, a też oczekuje się od nich często pomocy. I co to oznacza? To oznacza, że kiedy kobieta jest uległa, nie potrafi poprosić o podwyżkę, domagać się tego, co jej się słusznie należy. Nie potrafi ostro targować się, twardo negocjować. Ale też często ulega, kiedy jest proszona o pożyczkę albo na przykład o podżyrowanie kredytu, bo trudno odmówić znajomemu, przyjacielowi czy kuzynowi. A przecież łączy się to z dużymi konsekwencjami w przyszłości, z zagrożeniem wręcz. I dlatego myślę, że warto, aby pieniądze przestały być tematem tabu. Warto mówić o tym, co jest dla nas opłacalne, i podejmować takie decyzje, które przede wszystkim dla nas są korzystne. Jeśli komuś nie pomożemy, trudno, ale musimy zabiegać przede wszystkim o własne bezpieczeństwo finansowe. Jeśli kobieta prosi o podwyżkę, powinna wierzyć sama w to, że ta podwyżka jej się należy. Jeśli sama ma takie przekonanie, będzie potrafiła przekonać swojego szefa. Nie może stawiać się w sytuacji osoby, która prosi o przysługę. Jest różnica pomiędzy pomocą, przysługą, a czymś, co tak naprawdę jest związane z moimi osiągnięciami. Jeśli zapracowałam, jestem efektywna, to należy mi się podwyżka. Ja na to zasługuję. Jestem przekonana, że świadomość kobiet zmienia się, a Polki są chyba w awangardzie, jeżeli chodzi o rozmowę o pieniądzach. Dlaczego? Dlatego, że coraz częściej żyjemy w świecie, w którym pieniądze niestety stają się tym podstawowym tematem. I kobiety uczą się, że nie rozmawiając o pieniądzach, bardzo wiele tracą. W związku z tym nauczyły się już tego, żeby atakować takie dziedziny życia społecznego jak polityka, żeby sprawować władzę w dużych firmach. I teraz, myślę, jesteśmy o krok od tego, żeby kobiety zaczęły mówić: chcę zarabiać właśnie tę, a nie inną kwotę.